Nawet się w weekend wybrałem do Muzeum Morskiego, żeby zobaczyć ten obraz osobiście, ale spotkało mnie tam niestety rozczarowanie, bo co prawda obraz można zobaczyć z bliska, ale nie można zrobić mu zdjęcia, co było takie zaskakujące, bo w całym muzeum można robić zdjęcia. To jest w końcu Muzeum Narodowe, Państwowe. Potem w Zielonej Bramie byłem, też można było robić zdjęcia, żaden problem. A tam nagle na tej galerii nie wiem, aż postanowiłem pismo napisać do dyrektora z zapytaniem, co to za jakieś dziwne obyczaje. Jacek, chcesz jakoś zapowiedzieć, tak? Chciałem przywitać. Dobrze. Przywitać gości. Cieszę się bardzo, że za każdym razem widzimy nowe twarze. Stałe. Bardzo jest to miłe dla nas. Witam Państwa w Społecznej Bibliotece Historycznej. W miejscu, w którym jeszcze się nie wypuszcza książek, ale już organizujemy spotkania na tematy historyczne. Chciałem przedstawić Państwu dr Dariusz Piasek, opowie dzisiaj, będzie to trzeci z cyklu wykładów na temat stulecia niepodległości, jak to było na Pomorzu. Pan doktor się opowie o plebiscytach narodowościowych na Powiślu, Warmii i Mazurach. Dziękuję bardzo. I to tyle, także niestety nie mogę szczegółów sobie sfotografować, ale ja widzę, że na tych kopiach, które w internecie krążą, to jest wystarczająco czytelne. Jeszcze tylko taka właśnie jedna uwaga. No, ten gość z Trójzębem to oczywiście bez wątpienia Neptun. Trochę nie bardzo wiem, kto to jest tam, ta postać taka po środku. Chodzi o takie postacie. Może wygląda jakby miała jakieś włosy dłuższe. No, to jest taka, wiecie Państwo, młodopolska trochę maniera, że tutaj nie ma ostrych bar, znaczy jakiś, ten obraz nie jest ostry, on jest takimi grubymi pociągnięciami pędzla malowany, więc powiem, że trzeba się domyślać. Natomiast gdzieś tam czytając w internecie, chyba nawet jakaś uczona pani tam z tego muzeum interpretowała właśnie, że to rzeczywiście jakaś tam boginka, prawda, morska. Natomiast nie pamiętam, czy jaka była interpretacja odnośnie tą postać, ale ja się będę upierał przy tym, że to właśnie, że to nie jest jakiś tam bożek rzymski czy grecki, ale zdecydowanie tam, wydaje mi się, że to chodzi o tego światowida, czyli jest to nawiązanie do mitologii słowiańskiej. Chociażby dlatego, że Wałat był rektorem ASP, ale w Krakowie. W Krakowie ten bożek był dobrze znany. Do dzisiaj w Muzeum Archeologicznym w Krakowie jest przechowywany. To jest jedna z takich najbardziej znanych znalezisk archeologicznych dotyczących mitologii starosłowiańskiej. Gdzieś tam, nie wiem, w latach w połowie XIX wieku został wyłowiony, o, to też ważne, wyłowiony ze Zbrucza, tak, z tej rzeki na Ukrainie dawnej polskiej, granicznej, w okresie międzywojennym. Wyłowiony właśnie tam, prawdopodobnie został w czasach chrystianizacji zrzucony gdzieś do tej wody i w trakcie było jakieś takie suche lato, że tam się odsłoniły jakieś łachy i ten posąg kamienny, taki wysoki słup kwadratowy znaleziono, po prostu woda go odsłoniła. Co ciekawe, znaczy co ważne, jak wiele tych bożków słowiańskich, on był wielotwarzowy, on miał cztery twarze. Tutaj właściwie widać tą jedną, ale z tej strony to wygląda też troszeczkę jakby nie było włosy, ale była jakby druga jakaś tam broda, tak? Natomiast co jest charakterystyczne dla tego posągu, to właśnie taka czapka, która wszystko te cztery twarze przykrywa. Więc wydaje mi się, że tutaj ta czapka, taki ten kapelusz zupełnie nie pasuje do jakiegoś tam, nie wiem, bożka rzymskiego czy greckiego, ale ewidentnie właśnie odwołuje się do tego światowida ze Zbrucza, tak zwanego światowida, bo jak on tam naprawdę był zwany przez naszych prasłowiańskich przodków, to przecież nikt nie wie. I to miałoby wszystko taki sens, znaczy jak to się mówi, ręce i nogi, bo z jednej strony właśnie byłoby to nawiązanie do tej takiej, no, paneuropejskiej mitologii grecko-rzymskiej, prawda, która wiadomo, że jakoś z Trójzębem to jest ten bożek morza, ale z drugiej strony takie typowe właśnie dla tych, no, młodopolaków, tak, dla tego przełomu XIX-XX wieku, nawiązanie również do tej naszej rodzimej mitologii, chociaż akurat to światowid nie był bóstwem jakimś tam morskim. Zresztą interpretacje tego słupa są bardzo skomplikowane. W każdym razie raczej to nie było jakaś tam bóstwo wodne, niemniej jednak został znaleziony w wodzie, tak? I w ten sposób z tą wodą się jakoś kojarzył. To tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten aneks. Ponieważ dziś znowu czas jest ograniczony, a jeszcze muszę uzupełnić wolny miasto Gdańsk, więc będę się starał się streszczać i że
żeby jak najszybciej, znaczy żeby zdążyć po prostu, tak? Żeby Państwa już tutaj nie przytrzymać, a żeby jednocześnie opowiedzieć wszystko, co chciałem. I jednak muszę wrócić do tego. Nie, to było pierwsze, a mi chodzi o drugie, żeby dokończyć ten Wolne Miasto Gdańsk, jakieś parę takich właśnie ważnych rzeczy związanych z Wolnym Miastem Gdańsk. I to mówisz kontrol? Kontrol N. Dobrze, to tak szybko przelecę. Teraz wszystko było. Proszę Państwa, nie wiem, czy już wspomniałem o tym, że stworzenie oczywiście Wolnego Miasta było takim, jak to się mówi, zgniłym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami Polaków i Niemców. Polacy zgłaszali do Gdańska przede wszystkim pretensje historyczne, ale i gospodarcze. Uważali, że Gdańsk bez Polski po prostu nie ma sensu istnienia, tak, że przez setki lat zawsze rozwijał się tylko w łączności z Polską. Natomiast Niemcy oczywiście przede wszystkim przejmowali tym argumentem etnicznym, tak, że ponad 90 czy nawet więcej procent mieszkańców Gdańska to są po prostu etniczni Niemcy, którzy w żaden sposób nie chcą być w państwie polskim, nie chcą być Polakami. Jak wiemy, no, z tej kontrowersji zrodził się właśnie taki zgniły kompromis. Powstało Wolne Miasto Gdańsk, które już to wspominaliśmy. Aha, tak, to wszystko było. Doszliśmy do tych słupków, prawda? I co jeszcze? Co dalej? O, proszę Państwa, co ważne, Wolne Miasto Gdańsk, wbrew temu, co chcieliby Niemcy, czy tam sami gdańszczanie o tym, co mówili, nie było suwerennym państwem, tak? Było takim tworem quasi-państwowym, to znaczy miało swój, właściwie autonomiczny, tak, można powiedzieć, ale niepodległym, niesuwerennym. Miało swój parlament, czyli taką władzę ustawodawczą, Volkstag. Miało senat, czyli tą władzę wykonawczą, ale co bardzo ważne, było podporządkowane z jednej strony Lidze Narodów, czyli ówczesnemu ONZ-owi, tak, poprzez obecność tego wysokiego komisarza, który miał jakby rozsądzać przede wszystkim jakieś sytuacje konfliktowe pomiędzy gdańszczanami, a przede wszystkim Polakami. No i właśnie miało komisariat generalny RP, który miał dbać o interesy polskie na tym terenie. Te interesy polskie zostały wyartykułowane już w traktacie wersalskim. Niestety potem doszło do ich konkretyzacji na naszą trochę niekorzyść, tak? Czyli w stosunku do traktatu w takiej umowie dwustronnej, o ile się nie mylę, z listopada 1920 roku, żeśmy się właśnie z gdańszczanami dogadali, jak to ma ta nasza obecność polska w Wolnym Mieście wyglądać i wówczas poszliśmy na pewne ustępstwa. Proszę Państwa, ale do tego za chwilę jeszcze wrócę. Tak wyglądał Volkstag, taki typowy przykład takiego neorenesansu gdańskiego. Szkoda, że się nie zachował. No, dzisiaj to miejsce wygląda tak. Czyli dokładnie na tym placu, na tym parkingu, koło aresztu, tak, i koło sądu. Tylko że oczywiście ulica była kiedyś znacznie węższa, ona dzisiaj to skrzyżowanie jest poszerzone. Tu właśnie stał Volkstag. Natomiast naprzeciwko niego stał senat i to też taki neorenesansowy budynek. A na jego miejscu stoi dzisiaj takie szkaradziejstwo. Także tutaj akurat dziurę zapełniono, ale dosyć moim zdaniem nieszczęśliwie. Wysoki komisariat, proszę Państwa, mieścił się w tym budynku, który przed pierwszą wojną był siedzibą komendatury garnizonu gdańskiego. Kiedy wojsko niemieckie z Gdańska wyszło, to właśnie przekazano do wysokiemu komisarzowi Ligi Narodów. Natomiast dzisiaj jest to tak zwany nowy ratusz, tak, siedziba Rady Miasta, dawniej słynny Żak, tak, słynny klub studentów Wybrzeża Żak. I komisariat generalny, proszę Państwa, wszystko jak widzimy mieściło się bardzo blisko siebie, tak? Urzędnicy mogli chodzić w kapciach do siebie. Tutaj właśnie w tym budynku obecnie policji mieścił się komisariat. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj po prawej stronie są takie dwie tablice. Jedna współczesna, ale naśladująca stylistyką taką właśnie formę przedwojenną. W tym budynku w latach 21-39 miał siedzibę komisariat generalny Rzeczpospolitej Polskiej. Ja tutaj jeszcze Państwa wprowadziłem błąd poprzednim razem. Otóż ten pan Jałowiecki, którego książkę polecałem, te jego wspomnienia z lat 19-21, jak zresztą nawet widać z dat, nie był komisarzem, bo wtedy jeszcze formalnie stanowisko komisarza nie istniało, tylko był
był takim jakby no, wysokim przedstawicielem RP w Wolnym Mieście Gdańsku. Była to taka instytucja tymczasowa, tak? No ale niemniej jednak w zasadzie spełniał taką funkcję takiego głównego strażnika interesów Polski w Wolnym Mieście, zanim ono jeszcze się zresztą ukonstytuowało, tak? Bo między innymi potem też był jednym z ekspertów, negocjował tą umowę z Gdańszczanem i właśnie z jesieni 20 roku. No jak widzimy miejsce też martyrologii, prawda, bo w czasie wojny siedziba Gestapo. Natomiast po prawej stronie jest tablica odtworzona, tak, w 2010 roku, która pierwotnie miała, znaczy upamiętniała, znaczy teraz też również upamiętnia, zaraz właśnie, rocznicę, tak, czyli w 30... A nie, nie rocznicę, po prostu upamiętnia śmierć, tak, w roku żałoby, tak, czyli upamiętnia śmierć Józefa Piłsudskiego w 1935 roku. No i tutaj mamy wymienionych ówczesnych oficjeli, czyli prezydenta, prawda, Ignacego Mościckiego, prezesa, czyli premiera Walerego Sławka i komisarza generalnego Kazimierza Papę. Nie wiem, czy już to kiedyś mówiłem przy jakiejś okazji, ale ten Kazimierz Papę, jego żona była rodzoną siostrą Henryka Dobrzańskiego, majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala, słynnego Hubala, który... Bywali w Kolbudach. Co? Bywali w Kolbudach często. Bywali w Kolbudach, tak? A dlaczego akurat w Kolbudach? No, chyba z Kolbudu chodziło. Naprawdę? Nie wiem, czy jakiś wątek taki jakiś kolbudzki jest tam? No, przyznam, że nie słyszałem. Wiem, że w internecie można znaleźć takie zdjęcie, jak właśnie Dobrzański, bo ich syn Papę, tego małżeństwa Papę, nie wiem, jak się tam odmienia, był chrześniakiem, że tak powiem, Hubala, więc on tutaj bywał gościem u siostry i u szwagra. I są nawet takie zdjęcia, jak oni się gdzieś tutaj przechadzają nad morzem i tak dalej. Także to taki też ciekawy wątek. No i ten budynek, tak dzisiaj wiadomo. No, nie będę może wchodził w szczegóły, jeśli chodzi o takie ciekawostki, prawda, mamy tutaj na około tam 450 tysięcy mieszkańców całego Wolnego Miasta Gdańska jest. Jak widać, o, zwróćcie Państwo uwagę, to jednak jest pewna ciekawostka, że ta statystyka narodowościowa nie pokrywa się ze, znaczy wyznaniowa, nie pokrywa się ze narodowościową, dlatego że katolików jest bardzo dużo, jest o wiele więcej niż było Polaków, tak, no to właśnie. Znaczy to oczywiście wynika z tego, że część Niemców była katolikami. Przypuszczam, że głównie tych powiatach wyżynnych, tak? Bo raczej nie na Żuławach. Na Żuławach mamy tam ponad 5 tysięcy tych menonitów, którzy w zasadzie tam poza religią to się niczym specjalnym od Niemców nie różnili, byli mocno zgermanizowani, no i troszkę innych wyznań. Proszę Państwa, mniejszość polska. Tą mapkę osoby, które, nie wiem, czy ktoś tutaj z Państwa był na rajdzie rowerowym, śladami Gdańszczan. O, kolega był, tak. Także to mogę się jeszcze trochę powtórzyć. Zwróćcie Państwo, że ta mniejszość polska nie jest równomiernie rozmieszczona, prawda? Czyli Żławy są praktycznie prawie puste. Tam tych Polaków nie ma. Ja mówię tutaj oczywiście o stałych mieszkańcach, natomiast wiadomo, że na Żławach sporo przebywało tych sezonowych robotników, chociaż sezonowych to czasami byli bardzo długo albo całoroczni, tylko że nie byli tutaj na stałe zameldowani, byli oni tylko po prostu pracownikami u tych niemieckich Bauerów. Dlatego między innymi, tutaj akurat nie mam ilustracji, ale dopowiem, w tym miejscu, zresztą to jest moja aktualna parafia, Wrocławie, mieszkam w Koszwałach koło Wrocław, więc w Wrocławach powstał w okresie międzywojennym kościół katolicki dla miejscowych Polaków, czyli tych, jak widać, ze statystyki ich nie widać, tak? Na statystyce tych stałych mieszkańców ich nie widać, ale widocznie tych robotników sezonowych, czy tam długorocznych, tak? Przebywających na stałe na Żuławach musiało być bardzo dużo, skoro warto było dla nich zbudować kościół. I to całkiem ukazały taki neogotycki kościół. Niestety dzisiaj nie ma po nim śladu, został tylko cmentarz zarośnięty drzewami, tuż koło szkoły w Wrocławach, natomiast sama szkoła w Wrocławach, ta, w tej miejscowości, to dawna plebania, zresztą dosyć taka okazała, tylko znacznie już rozbudowana i otynkowana. Pierwotnie to był taki typowy, ceglany, czerwony budynek. No i podkreślam właśnie, że Polaków musiało być dużo, skoro dla tych Polaków Żuław Gdańskich, tak, budowano, znaczy założono specjalną parafię. Co ciekawe, w tej parafii księdzem proboszczem, nie wiem czy jedynym, ale na pewno do 1939 roku, był
ksiądz, zapomniałem imienia, nazwisko Wiecki. Być może... Tak? W Kłodach on jest pochowany. Nie, to nie o tego. Nie o tego. Znaczy Wiecki to jest nazwisko dosyć popularne, bo oni się wywodzą z tego nowego czy tam starego Wieca, koło, no tutaj, tak, położonego tuż za granicą Wolnego Miasta. To trochę moja rodzina jest. Tak? No akurat niedawno byłem. Ta święta matka i tam ci tak. Właśnie, chciałem powiedzieć, że być może on jest jakoś spokrewniony. Nie znalazłem bezpośredniej takiego połączenia, w jaki sposób on był, ale na pewno jakoś tam był spokrewniony z tą błogosławioną Martą Wiecką, tak, która niedawno została właśnie beatyfikowana, tak, to taką zakonnicą świętą z tego właśnie nowego Wieca. Mówię dobrze, nowego czy starego? Nowego. Tak? Natomiast on był Bernard Wiecki. Więc proszę Państwa, on w 1939 roku został aresztowany i zamordowany. Teraz są sprzeczne dane. Jedni mówią, że w Sztuchowie, inni, że w Nowym Porcie. Prawdopodobnie w Nowym Porcie, tak? Tam były takie koszary, które były po opróżnieniu z wojska po pierwszej wojnie, były siedzibą różnych polskich instytucji, a potem właśnie w 1939 roku został zamieniony na taki obóz. Zresztą te koszary do dzisiaj istnieją. Tam jest chyba jakiś, mieści się dzisiaj Morski Oddział Straży Granicznej, ma swoją siedzibę. Takie duże czerwone koszary na zachodniej. Na ulicy Olickiej. W kierunku Brzeźna. A może Kasztanowa Olicka? W kierunku Brzeźna. No i w tych koszarach właśnie był obóz przejściowy, tak? Zanim wysyłano do Sztuchowu, to najpierw oni tam właśnie byli magazynowani, nazwijmy to, w tym Nowym Porcie, ale również byli tam męczeni, zabijani i właśnie tam prawdopodobnie został rozstrzelany. Prawdopodobnie jak większość z tych pierwszych faz istnienia Sztuchowu, jego ciało przewieziono pewnie na cmentarz na Zaspie, tak? Bo na Zaspie pierwotnie chowano te ofiary właśnie Sztuchowu. Nawet ze Sztuchowu przewożono ich na Zaspę, dopiero później, 2-3 lata później zbudowano krematorium i tak dalej, prawda? Więc pierwotnie oni byli przełożeni na Zaspę i tam pewnie gdzieś w jakimś anonimowym dole spoczywa. Tak się nawet ostatnio skonsultowałem z moim proboszczem właśnie, żeby, bo akurat za rok będzie kolejna okrągła rocznica, 80. tego, czy w ogóle jakoś warto było pamiętnić tą postać jakąś tablicą na szkole chociażby, tak, gdzie właśnie była jego plebania. Nawet się zdziwiłem, pytałem, dlaczego on chociażby nie znalazł się wśród tych beatyfikowanych, błogosławionych męczenników, bo przecież ksiądz Komorowski, tak, już nie pamiętam tych innych nazwisk, a ksiądz powiedział pewnie dlatego, że nikt się tym po prostu nie zajął, tak. Z tego co pamiętam, kiedy były te beatyfikacje, to nawet u nas chyba jeszcze nie było nawet parafii w Wrocławiu, tak, no bo po II wojnie światowej, proszę Państwa, to też tak a propos, już wyskakując w inny temat, Żuławy Gdańskie kiedyś tam jest, ja wiem, ze 20 wsi. Przed wojną w każdej, prawie w każdej była parafia ewangelicka, tak? I kościół. No a po wojnie bodajże dwie albo trzy parafie katolickie zrobiono, czyli jedna obejmowała po kilka wsi. Wiele tych kościołów zostało zniszczonych, rozebranych już po wojnie, nie w czasach działań wojennych, ale po wojnie. Komunistom oczywiście zależało na tym, żeby tych kościołów było jak najmniej, żeby tych parafii było jak najmniej. Dlatego trochę taka postać zapomniana, tak? Komorowski z Gdańska, prawda, tam odpowiednie duchowieństwo, że tak powiem, dbało o jego pamięć i stąd znalazł się na tej liście tych błogosławionych męczenników. Natomiast tutaj nikt się tym nie zainteresował i to taka trochę postać zapomniana, a ważna dla tej. No i to taki kolejny element, że Żuławy, Wolne Miasto Gdańska, nie tylko Niemcy, nie tylko nie wiem, Paweł Hille, Weissel Dawidek, Ginter Grass i tak dalej, ale również jakaś właśnie często zapomniana, tragiczna historia Polski, Polaków na tamtych terenach. Jak widzicie Państwo, tutaj mamy taką kolonię gdańską, znaczy polską na tym powiecie wyżynnym, czyli chłopów po prostu, tak, mieszkających w tych okolicznych wsiach. Pewnie dlatego, że jest to blisko po prostu już tych terenów, gdzie Polacy dominowali, jest to pewnie taki język, prawda? No i druga taka kolonia bardzo ważna, to Brzeszcz, Oliwa, Siedlce, prawda? To były takie peryferyjne dzielnice, robotnicze głównie, gdzie, no nie oszukujmy się, ci Polacy zazwyczaj właśnie należeli do tych niższych warstw społecznych, tak? Głównie w Gdańsku robotniczych, a na Żuławach właśnie ci robotnicy sezonowi. Bardzo ciekawym takim miejscem, o którym dużo już napisano, nawet chyba jest książka, Polacy z piekła rodem, jest to właśnie dziwne piekło. Zresztą piekieł na terenie Wolnego Miasta były przynajmniej trzy. To jest piekło, to w Widłach, Nogatu i Wisły, ale jeszcze, teraz nie pamiętam dokładnie, gdzieś tutaj w okolicy
jest piekło dolne i piekło górne, prawda? Koło Przywidza. Piekłem nazywano zazwyczaj jakieś takie miejsca, jak to się mówi, położone tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, tak? Czyli takie... No i tutaj to idealnie pasuje, tak? Bo to rzeczywiście było takie miejsce bardzo już tam zapomniane, jak to się mówi, przez Boga i ludzi. I tu Polacy, z tego co wiem, chyba tam 80% stanowili, tak? Także byli większością. I byli na tyle właśnie uparci, konsekwentni, że sobie szkołę właśnie pobudowali, za chwilę wam zresztą pokażę. Co ciekawe, w piekle była też parafia, jest kościół do dzisiaj, tak? Tak byliśmy tam niedawno z młodzieżą, zresztą bardzo sympatycznie, nie wiem, czy tam właśnie jest ci autochtoni mieszkają, ale tak zupełnie jak nie na Pomorzu, tak? Miałem wrażenie takiego, jakbyśmy znaleźli się nagle wśród ludzi, którzy są u siebie, a nie jakaś zbieranina przypadkowych osób, jak to często niestety na Żłowach czy w innych terenach tych poniemieckich jest, którzy jakoś nie są specjalnie zintegrowani, a tam festyn ludowy przed kościołem, rozstawione stoły, ciasto, napitek, tak, i tak dalej, i zgarnęli nas z ulicy, prawda, jedzcie i pijcie, ile wlezie, tak, i no tak właśnie poczułem się nagle, jakbym zupełnie w jakimś innym miejscu się znalazł, tak, piekle to było. No i ksiądz, właśnie ksiądz proboszcz, który tam na tym wszystkim panował, także zachęcam, to fajne miejsce, zresztą obok jest też bardzo ciekawe miejsce, tam Montowy Wielkie, prawda, stary, XIV-wieczny kościółek, gdzie Święta Dorota z Montu, znaczy błogosławiona Dorota z Montu. O, jutro, proszę Państwa, dlatego o tym może nawet dobrze wspominam, bo jutro przecież będziemy, pojutrze będziemy w Kwidzynie, przynajmniej niektórzy z Państwa. I będzie o Dorocie, to taka bardzo dziwna, ciekawa, nietypowa, chciałem powiedzieć, z Bitka, ciekawa święta, która właśnie urodziła się tutaj w tych Montowach, z Montów pochodzi. Tam, zresztą kościół przepiękny, stary, jeden z najstarszych na Żuławach, pełen różnych ciekawych zabytków i również wielka taka granitowa ta chrzcielnica, tak, w której no, prawdopodobnie została ta Dorota ochrzczona. Jeśli, no, może dalej przejdę do następnych slajdów. Jeśli można, to ja czasami siadam. Proszę Państwa, teraz właśnie, co mieliśmy na terenie Wolnego Miasta Gdańska, co świadczyło o tej polskiej obecności i różnych polskich prerogatywach? Po pierwsze, nie wiem, czy to będzie tam dalej, tu są szkoły, a reszta? No dobrze, może to gdzieś dalej będzie. Więc po pierwsze, proszę Państwa, mieliśmy prawo do portu gdańskiego i no, w praktyce oczywiście to prawo było bardzo ograniczane i ciągle musieliśmy się z tymi gdańszczanami bić o dostęp do tego portu. Jednym z efektów tych starań było ustanowienie tej składnicy, wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, tak? Już nie będę rozwijał wątku, bo przecież to rzecz znana, tak? To właśnie była ta placówka taka przeładunkowa, tak? Którą no, między innymi tam dostarczano jakiś sprzęt wojskowy, potem był polski, tam on był składowany, stąd ta właśnie składnica tranzytowa. Drugą rzeczą, proszę Państwa, kolej. Wszystkie koleje Wolnego Miasta, to chyba jednak dalej będzie, ale dobrze, do tego jeszcze dojdę. Więc wszystkie koleje Wolnego Miasta były pod polskim zarządem, bo po prostu nie było sensu ich wycinać z całego tego systemu kolejowego. Nie było sensu, żeby, nie wiem, gdańska kolej kursowała wahadłowy między Pszczółkami i Sopotem, prawda? Tylko one w całości należały do Polski i były przez polskich kolejarzy zarządzane. I z tym, może ja jednak dojdę do tego. No, może tutaj jakieś wspominki. Aha, populacy. O, to proszę Państwa, tu jest budynek ważny dla gdańskich Polaków, czyli dyrekcja PKP. Ona również właśnie mieściła tą dyrekcję kolejową w okresie Wolnego Miasta Gdańska, ale ponieważ budynek jest gigantyczny, więc w tym budynku było wiele innych również instytucji polskich, tak, jakieś tam ochronka, tak, i jakieś inne towarzystwa miały swoje siedziby, także to taki kolejny ważny punkt na mapie polskiego Wolnego Miasta Gdańska. Tak wygląda od tyłu. Tutaj właśnie o tych kolejach. Proszę Państwa, z tym też wiąże się chociażby sytuacja, znaczy historia potem 1 września w Szymankowie, prawda? Pewnie niektórzy z Państwa słyszeli. Tutaj zaczynało się Wolne Miasto, tak? Marburg należał jeszcze do Niemiec, natomiast po Zanogatem już było Wolne Miasto, ale koleje na terenie Wolnego Miasta zarządzane były przez Polaków i w Szymankowie, taka pierwsza większa stacja za Malborkiem,
była zarówno polska stacja, polska placówka celna, bo nie tylko kolej, ale również cała służba celna, tak, była obstawiana przez Polaków. Polacy, znaczy Wolne Miasto należało do polskiego obszaru celnego, więc polscy celnicy obsługiwali te wszystkie przejścia graniczne. I tutaj również właśnie oprócz kolejarzy polskich byli polscy celnicy. No i to się wiązało z tymi wydarzeniami, prawda, z 1 września, kiedy Niemcy z Malborka chcieli zdobyć słynne mosty tczewskie, dokonać takiej swoistej dywersji, tak, opanować je, zanim Polacy zdążą je wysadzić. I prawie im się to udało, to znaczy właśnie nasze przymankowie na stacji zostali przez kolejarzy zatrzymani. Znaczy taki pociąg, który teoretycznie miał być towarowy, a okazało się, że to jest pociąg z wojskiem, skierowani na chyba Boczny Tor, czy jakoś zatrzymani, czyli ten podstęp został odkryty. Niestety no, skończyło się to masakrą polskich kolejarzy i celników, ponieważ Niemcy praktycznie całą stację wymordowali. Ponad 20 osób, łącznie z jakimś tam kobietą i dzieckiem, które w jakimś mieszkaniu na terenie stacji byli. Tych Polaków gdzieś tam wrzucono do jakiegoś rowu pod wsią i dopiero po wojnie ich ekshumowano. Natomiast stacji nie udało się, znaczy mostów nie udało się zdobyć, zachować. Polacy ostrzeżeni tymi między innymi sygnałami właśnie z Szymankowa wysadzili te mosty. Także to też taka ciekawostka związana właśnie już potem z drugą wojną. O, tutaj Szymankowo, proszę Państwa, tak to wyglądało na mapie, tak wyglądało przed wojną Simonsdorf, a tak wygląda dzisiaj, czyli w zasadzie budynek jest zachowany, tylko otynkowany. I tutaj na środku, między drzwiami, widać właśnie taką tablicę, która upamiętnia tą akcję. Co ciekawe, można powiedzieć, że ta akcja o przynajmniej, ja wiem, no, 20 minut wyprzedziła strzały na Westerplatte, bo mniej więcej około 4:20, tak, dokonano tego mordu i tej całej akcji właśnie zanim jeszcze wojna wybuchła. Także nawet jest chyba taki, o tu jest ekshumacja, osoby zabici, polscy kolejarze i celnicy spoczywają na tym cmentarzu właśnie ofiar hitleryzmu na Zaspie. Natomiast, teraz mi wyszło syna, co chciałem powiedzieć, no i właśnie. Proszę Państwa, kolejnym takim elementem, który świadczył o tym braku suwerenności, o tym, że Polacy mieli daleko, znaczy daleko, no, szereg różnych takich praw na terenie Wolnego Miasta, świadczy istnienie Poczty Polskiej obok Poczty Gdańskiej. To też ważne, bo jest taka, proszę Państwa, ciekawostka, a mianowicie na słynnym pomniku na Westerplatte, tym, na tym kopcu, wśród tam miejsc wymienionych jako miejsca martyrologii walki Polaków o polskie morze, o polski dostęp do morza, jest również hasło Poczta Gdańska. I podobnie na przykład w Malborku, w centrum, jest niedaleko Starego Miasta, jest również ulica Poczty Gdańskiej. No to jest taka troszkę, świadczy niestety o ignorancji historycznej, dlatego że Poczta Gdańska była niemiecka. Jako żywo 1 września nikt jej nie atakował. Natomiast Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku była właśnie tą pocztą, która była atakowana. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, gdzie jest ten budynek, bo to jest budynek... Renoma. Co? Tam się Renoma mieści teraz chyba. Na dworcu. Tak, Renoma. Chodzi o ten, o tych, co tam urządzenia. Urząd pocztowy, tak? To znaczy tak, to nie jest ten budynek przy tym hotelu Central, tak, Central tak. Hotel. Za KFC. Tak, tylko za KFC, dokładnie. Taki budynek za KFC, dokładnie. Bo była swego czasu taka historia, że tam się burzono, że na tym budynku, który dawniej mieścił pocztę koło tego hotelu centralnego, odtworzono ten niemiecki napis Postamt, prawda? Ale to akurat właśnie była poczta niemiecka, natomiast ta poczta była w tym drugim budynku właśnie koło KFC. To jest budynek numer 2, to jest budynek numer 1, tak? Czyli ten słynny taki muzeum i też tam chyba u góry internat Technikum Łączności i poczta do dzisiaj zresztą. Z tego co wiem, ostatnio wymieniono te tablice, które tutaj znajdowały się przy wejściu, które były tam pełne różnych błędów i tak dalej. Poza tym były już takie brzydkie, zrobiono ładniejsze, nowe i poprawiono te napisy. No już nie będę oczywiście opowiadał o całej obronie i tak dalej, bo to jakby osobny temat. Ale ważne jest to, że no, ci polscy pocztowcy byli takimi swoistymi, znaczy emisariuszami, to może nie, takimi ambasadorami swoistymi, może to takie trochę szumne słowo właśnie polskości na terenie Wolnego Miasta. No i z tego powodu spotykali się z licznymi szykanami, tak? Zresztą w ogóle chciałbym tu podkreślić, że
my czasami właśnie może w ciągu ostatnich tych kilkunastu, czyli 20-30 lat, kiedy prawda, po 89 roku, tak jak w czasach komuny ta niemiecka, przedwojenna przeszłość gdańska była generalnie przemilczana albo malowana w takich jakichś ciemnych barwach, tak po 89 roku doszło do takiego zupełnie odwrócenia wektorów i nagle właśnie tak jak już wspominałem, prawda, tutaj nazwiska Grassa, czy Hillego, czy pana Fina, czy innych, zaczęto troszeczkę tak, czy tam ten słynny dwumiesięczny 30 dni, czy wcześniej tam, prawda, był sobie Gdańsk, albumy i tak dalej, zaczęto tak moim zdaniem trochę bezkrytycznie, nie wiem, gloryfikować tą przeszłość przedwojenną, zupełnie wyciszając, retuszując, pomijając to, że jak się wczytać w te świadectwa, zwłaszcza Polaków gdańskich przedwojennych, to ta rzeczywistość była wręcz przerażająca, tak? Ta skala nienawiści Niemców gdańskich do Polaków, do Polski, do wszystkiego co polskie, widoczna na każdym kroku była, no, zwłaszcza w latach 30, no, po 1933 roku, to tutaj po prostu wręcz ciężko było żyć, tak? Polacy byli szykanowani, opluwani na każdym kroku, no, obrzucani obelgami, jak można było to bić. Ja tutaj opowiadałem właśnie w czasie rajdu taką historyjkę dziewczynki z Pszczółek, która założyła tam miejscową drużynę, taką harcerek wśród właśnie nielicznej, bo mniejszości wówczas tam w Pszczółekach polskiej. Właśnie tam kilkanaście dzieci zgromadziła i założyła taką sobie drużynę harcerek. No i ta dziewczyna była nieustannie, mając tam 14-15 lat, była nieustannie szykanowana przez miejscowych dzieci niemieckich. Tak? Dochodziło do tego, że jakiś tam wyrostek potrafił ją na trasie z Pszczółek do Gdańska wyrzucić z pociągu pod hasłem, że polskie świnie nie będą tutaj w naszym pociągu siedzieć, prawda? Była bita i tak dalej, i tak dalej. Także to, co dzisiaj, znaczy nam się ta skala tej nienawiści i tych represji wobec Polaków gdańskich jest dla nas dzisiaj w ogóle niewyobrażalna, tak? Bo mamy taki trochę właśnie wyidealizowany, pozbawiony kantów i wyobrażenia o tamtych stosunkach, prawda? Jak to zgodnie sobie żyli, guzik, prawda, było strasznie, tak? I ci Polacy tego na co dzień doświadczali. Zresztą warto zajrzeć chociażby do książek Bruna Zwary, niedawno zmarłego, prawie stuletniego, który opisuje, jak ta rzeczywistość Polaków wyglądała, ale nie tylko on, bo gdyby to było, proszę Państwa, jedno świadectwo, to zawsze można by powiedzieć, że ktoś jest uprzedzony, że akurat no, po prostu ma takie złe doświadczenia. Ale to są dziesiątki świadectw, tak? Powszechne, że ta rzeczywistość była koszmarna, tak? Polacy byli traktowani po prostu jak obywatele drugiej kategorii, na każdym kroku, w jaki możliwy sposób szykanowani. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy Niemcy, każdy gdański Niemiec taki był, ale generalnie większość. No i tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, a tutaj oczywiście triumfalne niszczenie skrzynek i tak dalej. Dobrze, to... dobra, to a propos Grassa. Ja jeszcze wrócę do tych szkół, bo to pominąłem tutaj, tak, przepraszam, że tak skaczę. Jeszcze był też trzeci, prawda? Taki... Trzecia Poczta Polska w Gdańsku. Tak? Budynek 3? A, w Morski. Ten, tak, tak. W Nowym Porcie. W Nowym Porcie czy tam gdzieś przy kanale? Już port, tak? Budynek, dobrze. Proszę Państwa, i kolejnym takim elementem właśnie oświadczącym o obecności polskiej były szkoły. I one siedziły na dwie kategorie, na te państwowe, takie utrzymywane czyli przez miasto, tak? Są tak zwane senackie, w których poziom nauczania był kiepski i one raczej germanizowały niż podtrzymywały polskość, więc Polacy niechętnie, jak nie mieli wyboru, to tam dzieci posyłali. Natomiast jako właśnie alternatywę założono tą słynną macierz szkolną, czyli taką organizację w zasadzie półprywatną, tak, sponsorowaną przez państwo polskie, która utrzymywała tak zwane ochronki, czyli przedszkola, szkoły podstawowe i jedyną szkołę średnią. Tutaj, proszę Państwa, przykład vis-a-vis dworca w Szymankowie jest do dzisiaj taka szkoła senacka, ta czerwony budynek, oczywiście znacznie po wojnie rozbudowany. Zwróćmy uwagę, tutaj też charakterystyczna sprawa. W 400. rocznicę powrotu ziem północnych w szkole nadano imię Edyty Czoskówny, nauczycielki szkoły polskiej w Szymankowie w latach 36-39, zamordowanej przez hitlerowców w lesie szpęgawskim. Myślę, że takich nauczycieli, którzy za to, że uczyli po polsku, a zapłacili najwyższą cenę, było znacznie więcej, można by takich przykładów podać.
Proszę Państwa, to jest budynek dzisiaj mieszczący chyba, o ile nie myślę, nie mylę, Stronnictwo Młodzieżowe, tak? To właśnie była siedziba tej organizacji niedaleko na Wałowej, tak? Na niedaleko biblioteki PAN. O, tutaj właśnie 28-39. A to słynne gimnazjum polskie. Ja mam do niego szczególny sentyment, bo zacząłem tam swoją średnią edukację. Wtedy, w latach 80. było to słynne CKUMEC, Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków, wcześniej Technikum Mechaniczno-Elektryczne. No i proszę Państwa, to niestety też taki przyczynek do dziejów edukacji, ale już nie w Wolnym Mieście Gdańsku, tylko w III RP. W latach 80. to było jedno z najlepszych techników w Trójmieście. Pamiętam, były tam egzaminy, dwie, trzy osoby na jedno miejsce, tak jak w moim liceum dzisiaj. No a dzisiaj tej szkoły po prostu nie ma, tak? Po 30 latach została zlikwidowana. To jeszcze stare zdjęcie. Dzisiaj mieści się tam jedna z agent, znaczy Urzędu Marszałkowskiego, ale ma to swój pewien taki pozytywny efekt. Mianowicie, nie wiem, czy Państwo wiecie, że jak się idzie na wprost, w tym budynku wchodzi właśnie po schodkach i idzie dalej, to jest tam taka duża aula zbudowana tuż przed wojną, tak? Bo na tym zdjęciu jej jeszcze nie ma po lewej stronie tam, tak? Nie widać. Ona to jest zdjęcie starsze, natomiast potem właśnie przed wojną dobudowano aulę dwupiętrową, ona jest jednopiętrowa, natomiast tu sale gimnastyczne były też w tych dużych oknach w przodzie. I proszę Państwa, chyba w 1939 roku ozdobiono tą aulę takim ogromnym plafonem przedstawiającym niebo polskie. Pewnie słyszeli Państwo, tak? I ten plafon został. Tak, ten plafon został ostatnio zrekonstruowany, także no, pewnie to jeden z takich pozytywnych efektów tego, że to właśnie jednak urząd objął i no, jakieś większe pieniądze tam ktoś pomyślał o tym, żeby ten plafon zrekonstruować. On jest oczywiście, no, jak cała szkoła, tak, mocno podkreśla ten związek z Polską, Gdańska, prawda? Zresztą jak Państwo znają, to już nie będę się rozwijał, ale tego wątku. Tak, to była szkoła mundurowa i nosiliśmy na patkach mundurów takie właśnie emblemaciki, jak tam po prawej, ten niebieski z kumie jest. Bardzo porządna, mile wspominam, o tu od tyłu, tam po prawej widać aulę, tutaj w starej budzie. Proszę Państwa, wspominam to miło, dlatego że tutaj, o, wątek rysowy. Proszę Państwa, w latach 80. uczyli tam jeszcze, to też ciekawe, na powiedzmy 10-15 nauczycieli, ja miałem co najmniej 4 kresowiaków, tak? Czyli takich, którzy, wiadomo, kiedy wojna zaczęła się, mieli po kilkanaście lat. Wówczas już byli takimi starszymi panami lub paniami, bo też miałem panią łączniczkę z Wilna, która też parę lat na Syberii, ale po wojnie spędziła, tak? Bo ona z kolei została zgarnięta w akcji Ostra Brama, po akcji Ostra Brama. I między innymi był tam taki rusycysta, to też ciekawe, bo nauczył się tego języka oczywiście w Kazachstanie dokładnie, nie na Syberii, ale w Kazachstanie, tak? Ale bardzo zacny człowiek, wychowawca tam wielu pokoleń. Dzięki niemu ten rosyjski obowiązkowy był jakiś taki o wiele bardziej przyjemniejszy, bo to był bardzo taki porządny człowiek. Bardzo często z nim odbywaliśmy różne wycieczki, między innymi on zapoczątkował taką akcję ruszania na wschód słońca 21 marca. Zamiast, prawda, na Wagary, to szliśmy z nim na Kępę Redłowską, na wschód słońca. I muszę Państwu powiedzieć, że ja staram się kontynuować tą tradycję od 12 chyba lat. Właśnie z trzeciego ALO w Gdyni też wyprawiamy się na tę Kępę, w to samo miejsce i tam czekamy na wschód słońca. W ciągu tych 12 czy 13 lat raz go widzieliśmy. Ale nie ustajemy w wysiłkach, tak? Czasami się udaje, to jest, no, tutaj jeszcze. Także sporo tej młodzieży tam chodzi. Polacy z piekła rodem, to już mówiłem. O, proszę Państwa, tak wygląda kościół w piekle, tam między drzewami. Tak wygląda szkoła polska w piekle. Niestety, to jest szkoła, którą dotknął nisz demograficzny i właśnie kilka lat temu niestety ją zlikwidowano. Dzisiaj chyba mieści się tam jakiś dom samotnej matki, Caritasu, coś takiego, tak? Ale pamiętam jeszcze paręnaście lat temu, jeszcze tam była, jeszcze nocowałem tam z młodzieżą, kiedyś jak wędrowaliśmy. Dzisiaj zamknięte. No szkoda. Imieniem Jana Chińca, który zresztą, o ile się nie mylę, też w Tutchowie skończył, tak? Jako właśnie polski nauczyciel. O, proszę bardzo. Nie, nawet gorzej.
Znaczy, nie wiem czy w Sztuchowie, ale jak widzicie, zameldowany przez hitlerowców. Zwróćcie Państwo uwagę, że tu wszędzie są hitlerowcy, nie? Nie było Niemców, no bo naziści jeszcze wtedy nie byli znani, tak? Nie odkryto ich. Natomiast Niemców też nie było, no żeby się ktoś przypadkiem nie pomylił, że są dobrzy Niemcy w NRD-owie, tak? Więc trzeba było tutaj dookreślić. Piekle, stara chrzcielnica. Kościół jest nowy, ale na miejscu starszego, stąd ta stara gotycka chrzcielnica. No i też ciekawe, prawda? Napis też po niemiecku, a pod na dole już po polsku, czyli historia ma swoją kontynuację. Misja 35, 25 i 64. Dobrze, to już pokazywałem, lecimy dalej. Co my tu jeszcze warto by pokazać? Niemcy gdańscy, pominiemy tendencyjnie. O, to już Państwu mówiłem. Jeszcze tylko podam, żeby podeprzeć się cyframi, że nie tutaj szkaluję tych biednych gdańskich Niemców. Proszę Państwa, to jest statystyka, ale właśnie, czy nie, ona nie jest, to nie jest statystyka gdańska, tylko niemiecka. Albert Forster, przywódca NSDAP, Danziger Forposten, to ta gadzinówka taka NSDAP-owska. Proszę Państwa, tutaj statystykę mamy. Zobaczcie Państwo, 1930 rok, mamy 1300 członków, w 1933 21 tysięcy. No, żeby tak się stowarzyszenie Traugut rozwijało, jak... Proszę nie porównać. Jak tutaj... krótko mówiąc, tam była statystyka niemiecka, ale tutaj mamy, znaczy ta ogólna niemiecka, tutaj mamy tą statystykę gdańską, jak to się zmieniało. Ten 50% tak delikatnie tego przekroczyło. Aha. To jest autentyczny wynik? Chyba tak, nie wiem, ja to gdzieś tam spisałem, z czegoś nie pamiętam już z czego, ale... Jedną dziesiątą łatwo sfałszować. Może tutaj, może nawet więcej, bo 38 na 72 to jest, 30, to jest więcej, no 51% albo nawet 2%, nie? W każdym razie, proszę Państwa, no niewątpliwie ten 33 rok, oczywiście kryzys gospodarczy, tak? Przede wszystkim przyczynił się do tego, że strzeliły im te statystyki. Ja może jednak cofnę, to będzie bardziej tutaj o... Proszę Państwa, jak widać, zwróćcie Państwo uwagę, w latach 20. ta partia traciła poparcie, natomiast właśnie wystrzeliła po 29 roku, czyli po kryzysie. No pamiętajmy, że to była partia robotnicza, socjalistyczna, tak? Lewicowa, a nie skrajna prawica, jak się czasami mówi. No, mówią ci, którzy chcą, że tak powiem, żeby nie kojarzono ich z lewicą. Partia, która kierowała swój program przede wszystkim do robotników, tak? I stąd zresztą, jak spojrzy się na te twarze, no to widać, że to nie są inteligenci, prawda? Także z całym szacunkiem dla robotników, którzy mogą być ludźmi szalonymi i porządnymi, ale oczywiście tak to wyglądało. O, to też, proszę bardzo, poprawię, jest tam taki twarzowiec. To Greiser, to był on wcześniej, on był prezydentem, proszę Państwa, od 1934 roku prezydentem Senatu Wolnego Miasta Gdańska. Natomiast Forster był szefem NSDAP. I Forster potem po 1939 roku został gauleiterem Prus Zachodnich i Gdańska. Natomiast Greiser został przerzucony do Wielkopolski w kraju Warty, tak? Czyli w Wielkopolsce był jego odpowiednikiem. No tak się akurat szczęśliwie złożyło, że obydwaj zostali gdzieś chyba schwytani na zachodzie i wydani w ręce polskie i skończyli na Szubienicy, ale to licha pociecha, jeśli się weźmie pod uwagę, że tysiące ich, że tak powiem, pomagierów i wyznawców potem spokojnie dożywało swoich dni w Niemczech Zachodnich albo gdzieś tam w Ameryce Południowej na sutych emeryturach, tak? Także nielicznych, dosłownie myślę, że jakby tak policzyć ilość tych, którzy odpowiedzieli za swoje zbrodnie, to mniej niż 1%. Akurat Greiser notabene był, proszę Państwa, podobno jednym z ostatnich, albo chyba nawet ostatnim, publicznie powieszonym człowiekiem w Polsce. Tak? Chyba w 46, albo tam jest napisane, tak? Lipiec 46.
No dobrze. O, a tutaj taka pocztówka pokazująca właśnie, jak to gdańszczanie witali swojego Führera, prawda? Szkoda, że kolorów nie ma, to jeszcze ładniej by wyglądało. No dobrze, to tyle proszę Państwa. Lecimy teraz do koniec Gdańska. Nie, zamknij to na takim bieżąco. I przechodzimy do tego, co działo się po drugiej stronie Wisły. I tu znowu proszę mi wybaczyć, że będę przelatywał niektóre slajdy, żeby Państwa nie zamęczyć, bo czas leci. Warmia i Mazury. Proszę Państwa, dlaczego my chcieliśmy odzyskać Warmię i Mazury? No chociażby tutaj ta mapka jest taka bardzo sobie belejaka, ale widać, że po tej stronie niemieckiej, tak, prusko-wschodniej granicy pozostała ogromna mniejszość, no właśnie, czy Polska. Tu jest, proszę Państwa, problem. Ja jestem świeżo po lekturze takiego bardzo, bardzo ciekawej książki, którą Państwu polecam. Chyba Wojciech, nie pamiętam znowu imienia, ale Łuczewski się nazywa. Rocznik chyba 79, także jakiś taki koło 40 lat. Pan, który napisał książkę, która, łatwy taki do zapamiętania tytuł, nazywa się Odwieczny naród. Książka swego czasu dosyć słynna, w 2012 roku wydana, jest to doktorat tego pana. Dlaczego ja o nim wspominam? Ponieważ on wziął na warsztat, jest socjolog przede wszystkim, wziął na warsztat taką jedną wieś, tak? Jedną wieś, która nazywa się Żmiąca. Mała wioska, znaczy mała, 700 mieszkańców w Beskidzie Wyspowym. W powiecie limanowskim, kilkanaście kilometrów właśnie od Limanowej, kilkadziesiąt od Krakowa. Wioska, która jest absolutnie niezwykła, bo jest to wieś, która jest najlepiej przebadaną socjologicznie wsią w Polsce i być może nawet w Europie. Otóż w 1901 roku trafił do tej wsi polski, znaczy prekursor polskiej socjologii, Franciszek Bujak. I właśnie teraz już nie wiem do końca, dlaczego ją wybrał, ale w każdym razie postanowił ją dokładnie przebadać i stworzył taką monografię tej wsi, w której opisał po prostu społeczeństwo tej wsi. Tak? I ona stała się takim wzorem dla wszystkich późniejszych polskich socjologów, zresztą znana jest również poza Polską. Proszę Państwa, pół wieku później, po II wojnie światowej, inny znany polski socjolog Zbigniew Brzesiński, o ile się nie mylę, postanowił ponownie pojechać do tej wsi i zobaczyć, co się przez te pół wieku zmieniło. I był tam znacznie dłużej, bo odwiedzał ją kilkakrotnie w latach 1952-62 i pozostawił znowu drugą taką wielką monografię Żmiąca pół wieku później. No i jak się Państwo domyślacie, po 50 latach właśnie pan Łuczewski stwierdził, że to jest świetna okazja, żeby pojechać do tej wsi po raz trzeci. Zabrał swoich studentów, tak, przez kilkanaście miesięcy w sumie tam razem przebywali, znaczy w jakichś tam odstępach czasu, tak, w kilku fragmentach. I ponownie, po właśnie kolejnych 50 latach przebadali tą wieś, jak ta wieś dzisiaj wygląda. Ona jest dosyć specyficzna, bo to też taka ciekawostka. Proszę Państwa, to jest podobno najbardziej prawicowa wieś w Polsce. W 2005 roku, jak były wybory prezydenckie, to Lech Kaczyński miał tam najlepszy wynik w Polsce. 91% mieszkańców głosowało na Kaczyńskiego, a tylko 25 osób, czyli 9% tak, wsi oddało głos na Donalda Tuska. To jest też taka wieś, która jest najbardziej religijna w okolicy, mimo że samo Podkarpacie słynie z tego, że tam generalnie 70 czy 60% ludzi chodzi do kościoła, to w Żmiącej chodzi 95%. Tak? I jak ten młody wówczas tam doktorant przybył tam po raz pierwszy i wszedł do kościoła na nabożeństwo i jak była komunia, to jak cała wieś ruszyła po prostu do komunii, to on siedział jak Żyd w tej ławce, jedyny, który został w ławce, tak? I się czuł taki trochę wyobcowany. A potem jak jego studenci, bo on tam z Warszawy taką swoją grupę ściągnął i oni tam chodzili, prawda, i zbierali jakieś informacje, no to jak się ktoś tam wygadał, że on tak do kościoła to nie bardzo, to zaraz wieś mówiła, a to jakiś komunista musi być, tak, i tak dalej. Także najbardziej prawicowa wieś w Polsce, taką ma, że tak powiem, opinię. Otóż, proszę Państwa, co jest niesamowite? 100 lat wcześniej, czyli jak opisywał tą wieś Franciszek Bujak, to w tej wsi, tutaj wszyscy mówili po polsku,
I chyba już nawet jednego Żyda nie było, bo ten Żyd został wygnany z tamtej wsi, tak? A karczmę zamieniono na szkołę. To w tej wsi nie było ani jedna, znaczy nie, było dwóch Polaków może, no może dziesięciu, tak? W tym sensie ludzi, którzy uważali się za Polaków, tak? Wszyscy mówili po polsku, ale mniej niż 5% tych ludzi uważało się za Polaków, tak? To jest fenomen, proszę Państwa. Rozumiecie Państwo, tak? Społeczność mono taka homogeniczna, tak? Wszyscy z dziada, pradziada Polacy, tak? Mówili po polsku, może nie takim czystym literackim językiem, tak? Ale taką jakąś tam gwarą pod Beskidzką, tak? Beskidzką. Ale tylko wójt i paru co bardziej światłych mieszkańców, którzy czytali książki, notabene Sienkiewicza przeważnie, tak? Potop i inne, i trylogie, uważało się za Polaków i deklarowało swoją polskość. Natomiast 95% mieszkańców tej wsi, proszę mi wierzyć, to ja też byłem zaskoczona, bo musimy wierzyć tym autorom, prawda, którzy tak opisali. Polak? Polak to była dla nich największa obelga, tak? Od Polaków to oni się wyzywali, tak? Bo mówię o 1901, 2, 3 roku, tak? I ci, którzy czuli się Polakami, właśnie ta elita wiejska, wójt tam i tych paru tam co bardziej światłych, czuli się Polakami, ale nie przyznawali się do tego przed wsią, w ogóle było, tak? Bo to nie było, to nie był żaden powód do dumy. I to jest, proszę Państwa, tak zwane Podkarpacie, tak? Więc teraz, czyli, i teraz, proszę Państwa, dlaczego tak się wie, się z takim... W 1901-1903 roku to oni się uważali za cesarskich. Tak? Oni byli poddanymi Franciszka Józefa. I Franciszek Józef to był ich ojciec, tak, a oni byli jego dziećmi, tak? Mówili o sobie, że my są cesarskie, tak? A Poloki to tam, to wójt i tam ta kupa, co my ich nie znamy, tak? I jak była pierwsza wojna światowa, to oni kibicowali cesarskim, znaczy Austriakom, przeciwko Rosjanom i byli bardzo zdziwieni, że wśród Rosjan są też jacyś Polacy, tak? Jak tam doszło do walk w pobliżu, tak, na niedaleko właśnie ich wsi. I proszę Państwa, teraz zwróćcie uwagę, w 1901 roku 5% ludzi uważa się tam za Polaków, dzisiaj jest to najbardziej prawicowa wieś w Polsce, tak? Czyli no, wiecie, ja pomijam już tutaj oczywiście sam, jaki jest PiS, jaki jest Kaczyński i tak dalej. Chodzi mi o to, że w takim powszechnym wyobrażeniu jest on, znaczy ta partia, czy to środowisko jest jakimś rzecznikiem interesów narodowych, patriotycznych, religijnych, tak i tak dalej. Nawet jeżeli to jest do końca nieprawdą, to chodzi mi o to, że jest takie powszechne mniemanie, tak? Czyli krótko mówiąc, sytuacja się odwróciła, tak? Dzisiaj 95% Żmiączaków, tak, jest takimi właśnie narodowcami i patriotami. Natomiast powiedzmy, jak ktoś pojawi się nie patriota, nie religijny, komunista, tak? Jakiś podejrzany jest, tak? Więc w ciągu tych 100 lat wszystko przemieniło się do góry nogami, tak? I ta książka właśnie, którą Wam serdecznie polecam, tak? Odwieczny naród. To jest oczywiście ironia, tak, w tym tytule, tak? To pokazuje, że właśnie nie ma, znaczy w tym przypadku tych chłopów, bo oczywiście to, że naród polski gdzieś tam w XV-XVIII wieku istniał, to prawda, ale to była szlachta, tak? Naród szlachecki. Natomiast 90 ileś tam procent tego społeczeństwa, tego chłopskiego, tak? Znaczy chłopcy to chłopi, chłopi to wszyscy. I po prostu żadnego związku z polskością nie czuli, mimo że mówili po polsku. I właśnie Łuczewski kapitalnie opisuje, jak dokonała się ta przemiana, co sprawiło, że ci ludzie stali się Polakami. Tutaj tylko jeszcze mogę zdradzić, że on, kiedy pytał, znaczy kiedy przeprowadzano badania, co sprawiło, że oni obudziła się w nich świadomość polska, wśród tych najpierwszych, tam na początku XX wieku, to wymieniali po kolei tak, książki, tak, czyli właśnie Sienkiewicza, tak, potem szkołę, która się pojawiła właśnie dopiero na przełomie XIX-XX wieku i tych takich świadomych nauczycieli, którzy odkrywali w nich tą polskość. I trzecie to kościół, księża, tak? Którzy jakby zrobili z nich Polaków, tak? Mówili im, że są Polakami. No a potem, proszę Państwa, nieszczęścia. Pierwsza i druga wojna światowa, tak? Po drugiej, Łuczewski twierdzi, że tak naprawdę wieś stała się Polska dopiero po II wojnie światowej. Druga wojna, ten straszne doświadczenie obudziło w nich te uczucia narodowe i poczucie wspólnoty. Narodowe jest walka z wspólnym wrogiem. I proszę Państwa, dlaczego o tym tak dużo mówiłem? Bo my sobie często z tego kompletnie nie zdajemy sprawy, tak? Ja też nawet przyznaję tutaj, o, pani nauczycielka, tak? Pan nauczyciel historii. Więc ja też mówiłem, że w XIX wieku chłopi się unarodowili, tak? Bo, proszę Państwa, że
potem w wojnie 1920 roku to prawda stanęli murem za polskością i tak dalej. Guzik, prawda, tak? Armia Hallera, ta ochotnicza, to było 100 tysięcy ludzi. Co to było 100 tysięcy ludzi na 20-paromilionową Polskę, tak? Większość tych chłopów wcale, nawet jeszcze po I wojnie światowej, żadnego związku z polskością nie czuła, była wobec niej obojętna. I to wszystko powiedziałem Państwu, żebyście Państwo zrozumieli, co się działo na Warmii i Mazurach. Tam też były wsie, w których prawie wszyscy mówili po polsku, ale nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest Polakiem, tak? Nie miało to po prostu dla nich kompletnie żadnego znaczenia. Oni byli tutejsi, oni byli Mazurami, tak? Oni byli ewangelikami przede wszystkim, podobnie brzmiącej, tak? W XIX wieku podstawą samoidentyfikacji była identyfikacja religijna. Czyli my katolicy, my chrześcijanie, tu są Żydzi, tu luteranie, tak? Inne tożsamości nie istniały, tak? Poza ewentualnie właśnie tą cesarskim, czyli poddani cesarza, tak? Natomiast właśnie na Mazurach było podobnie, tak? Ci ludzie mówili po polsku, tą gwarą mazurską, ale kompletnie nie mieli pojęcia, znaczy nie mieli poczucia, że są Polakami. Tylko nieliczni, tak? Ci właśnie elity, tak? Ci, którzy czytać, pisać potrafili. Akurat na Warmii i Mazurach większość potrafiła czytać i pisać, bo tam przecież w Prusach powszechną oświatę, obowiązek oświaty wprowadzono już w XVIII wieku. Inaczej niż w Galicji. Tutaj Galicja była pod tym względem bardzo zapóźniona. Natomiast w państwie pruskim obowiązkowa szkoła chyba jeszcze Fryderyk II Pruski, ten słynny stary Fryc, ją wprowadził. I teraz, proszę Państwa, może zacznijmy w ogóle z tego, skąd się tam wzięli Polacy. No, przecież tam, przecież to są tereny, które teoretycznie... Może przelecę to wszystko tutaj, o, aż do tego, co mi jest potrzebne. O, proszę Państwa, to jest mapka, która wyjaśnia, skąd się wzięli Mazurzy. Proszę Państwa, znaczy tak, pierwszy taki mit. To nie jest tak, że my na Warmii i Mazurach pojawiliśmy się po raz pierwszy w 1945 roku, jak czasami właśnie, powiedzmy, twierdzą Niemcy, tak? Że to była wiecznie niemiecka ziemia, a wcześniej pruska, tak? To nieprawda. W 1466 roku, w drugim pokoju toruńskim, całe Prusy krzyżackie zostały przyłączone do Polski, tylko w dwóch formach, tak? Zachodnia część, jako Prusy królewskie, zostały włączone bezpośrednio, chociaż też miały pewną autonomię jeszcze przez co najmniej 100 lat, miały Sejm w Grudziądzu i tak dalej. Natomiast ta wschodnia część, czyli Prusy te właściwe krzyżackie, też zostały włączone do państwa polskiego jako lendo, tak? To jest oczywiście pojęcie, które dzisiaj w współczesnej jakby polityce nie występuje, no bo dzisiaj się jest albo suwerennym, albo się nie jest, tak? A wówczas można było być jedno i drugie, tak? Czyli właśnie krzyżacy, a potem po 1525 roku wielcy książęta, znaczy książęta pruscy, nie byli suwerennymi panami, byli zależni od Polski, musieli jej udzielać pomocy wojskowej, tak, rady, jakichś tam nawet czasami pieniędzy i tak dalej. I teoretycznie, gdyby potem po 1525 roku to świeckie państwo, tak, gdyby ta dynastia Hohenzollernów w Prusach wygasła, to ta ziemia nie zostałaby przyłączona, tylko wróciłaby do Polski po prostu, ponieważ ona jakby tylko czasowo była pod zarządem tej dynastii Hohenzollernów. Ale jak wiemy, w 1657 roku, czyli w czasach potopu, Polska była przyciśnięta ze wszystkich stron i wtedy zgodziliśmy się na zwolnienie księcia pruskiego z tej zależności lennej. I wtedy dopiero, w 1657 roku, uzyskał on pełną autonomię, czyli, krótko mówiąc, suwerenność Prusa, tak? I dzięki temu jego syn, o ile się nie mylę, tak, mógł się koronować na króla Prusa, Fryderyk I, król pruski w 1701 roku. Czyli, krótko mówiąc, proszę Państwa, przez 200 lat to była ziemia należąca do Polski, ale nie bezpośrednio, ale ulegała ona stopniowej polonizacji. I gdyby właśnie nie nieszczęście potopu, nie te słynne traktaty welawsko-bydgoskie, w których my żeśmy się tego lenna zrzekli, ta ziemia prawdopodobnie, tak jak Inflanty, jak każde inne teren włączony wcześniej do Polski, prędzej czy później uległaby całkowitej asymilacji i nie byłoby żadnych Prusów, tak? Prusaków, nie byłoby żadnego Królestwa Polskiego, historia by się zupełnie inaczej potoczyła. No ale było, jest jak jest. Proszę Państwa, natomiast skąd na tej ziemi wzięli się Polacy? Otóż, proszę Państwa, te tereny pograniczne, tutaj tak ciemno, znaczy tym kratkowane,
one w czasach krzyżackich były bardzo słabo zaludnione. To była tak zwana Grosse Wildnis, duża puszcza, wielka puszcza, która po pierwsze, ona była mało atrakcyjna osadniczo, bo to były tereny lesiste, kiepska ziemia, duże jezior, oddalone od rzek i od wody, tak, od morza. Tam po prostu ludzie, jak przyjeżdżali do Prus jacyś osadnicy niemieccy, to oni woleli się osiedlać, prawda, bliżej rzek, bliżej wody, bliżej do cywilizacji. Natomiast w te puszcze niewielu wchodziło. Również dlatego, że tutaj celowo zostawiano jakby takie pogranicze. Te puszcze były trudne do przebycia i stanowiły naturalną granicę zabezpieczającą Prusy od strony Polski. Natomiast po 1466 i 1525 roku, kiedy ta współpraca polsko-pruska, tak, i właściwie te tereny stały się polskie i ta granica, ona istniała tylko formalnie, tak, nie była to już granica państwowa de facto, to została się ona oczywiście przepuszczalna, tak, i książęta pruscy, a wcześniej jeszcze krzyżacy, byli zainteresowani, żeby te ziemie jak najbardziej skolonizować, zasiedlić, no bo ziemia pusta nie przynosiła dochodów, a ziemia, a osadnicy, prawda, mogli dostarczać podatków, jakichś tam innych korzyści. Ponieważ to były czasy, kiedy już z Niemiec nikt nie, znaczy wygasło to źródło niemieckie, tak? Wyschło to źródło tych osadników niemieckich, zaczęto ich sprowadzać z najbliższej okolicy, czyli po prostu z polskiego Mazowsza, z przeludnionego, z ubogiego Mazowsza, gdzie tych ludzi było za dużo i oni po prostu w naturalny sposób, przenikając przez granicę, zapraszani, wręcz ściągani przez tych książąt, tak? Osiedlali się na tym pograniczu. Oczywiście w tamtych czasach nikt nie myślał o tym, żeby im zabraniać po polsku mówić, tak? Albo z nich Niemców robić. Ważne było, żeby po prostu zagospodarowali ziemię i na czas płacili podatki. I dopiero, proszę Państwa, przychodzi ten wiek XIX, prawda, wiek nacjonalizmów i nagle pojawił się problem mazurski, tak? Mazurzy, czyli ci z Mazowsza, tak? Ponieważ nagle stali się oni właśnie solą wokół, prawda, tych niemieckich nacjonalistów, co tu z nimi zrobić, jak tu ich zgermanizować. I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, jaka jest różnica między, bo jak widzicie Państwo, ta fala szła, niezależnie od granic, również obejmowała ona południową część Warmii, polskiej Warmii, która przecież była częścią Prus-Królewskiej, była integralną częścią Polski. Z tym, że ci, którzy osiedlili się na Mazurach, musieli po 1525 roku przyjąć luteranizm, bo to państwo stało się państwem luterańskim, bo wówczas obowiązywała ta zasada, cuius regio, eius religio, prawda? Czyli król, książę pruski narzucił swoim poddanym opcję luterańską. Natomiast ci, którzy byli na Warmii, pozostali katolikami, bo to było księstwo biskupie, tak? To była ziemia książęca, znaczy księstwo kościelne, biskupie, katolickie. I tak pozostało. Czyli w zasadzie geneza jest dokładnie taka sama, tylko różnica jest taka, że ci zostali protestantami, a ci pozostali katolikami. Tak? Tym się różnią Warmiacy od Mazurów. I tutaj, proszę Państwa, trzeci ten fragment, mianowicie ziemia sztumska, malborska, kwizyńska, prawda, czyli tak zwane Powiśle. Skąd się tutaj wzięli Polacy? No oczywiście osadnictwo, tak? Z kolei tutaj nie przybywali z Mazowsza, tylko z ziemi chełmińskiej i z Pomorza, tak? Stopniowo zasiedlając te tereny, które wcześniej były tam krzyżackie, pruskie, tak? Tutaj osiedlała się polska szlachta, tak? I tak przetrwało, to było przecież województwo malborskie, tak? W ramach Prus królewskich. I ta granica też nie miała większego znaczenia, prawda, więc osiedlamy się zarówno na części książęcej, jak i części tej królewskiej. Proszę Państwa, dzięki czemu przetrwała mazurskość i warmińskość na tych terenach aż do początku XX wieku? No, dzięki między innymi tym ludziom. Czyli mamy tutaj pastora Gizewiusza, pastora Brongowiusza, zwróćmy uwagę, tak? Księża znowu odgrywają rolę tak, i to krzewicieli czy podtrzymujących polskość, tak? Dbających o język polski. Gizewiusz nawet pisał petycję do króla pruskiego, tak? Właśnie w kwestii językowych, tak? Żeby właśnie administracja pruska w Ostródzie, bo on był pastorem w Ostródzie, nie gnębiła tych miejscowych Mazurów, tak? Żeby nie wynaradawiała ich, żeby nie niszczyć ich tej mazursko-polskiej tożsamości. Kętrzyński też bardzo ciekawy przykład, tak? Historyk, który urodził się, proszę Państwa, jako Winkler w rodzinie Mazurów kompletnie zgermanizowanych i dopiero na studiach, tak? Odkrył swoje słowiańskie, polskie, mazurskie korzenie i się z Winklera przemianował na Kętrzyńskiego, ponieważ nie mógł rozwijać swoich, że tak powiem, aspiracji narodowych w Prusach, więc przeniósł się do Lwowa i tam został
na Uniwersytecie Lwowskim historykiem, profesorem historii. Z kolei bardzo ciekawa postać Michała Kajki, to taki właśnie jeden z niewielu przykładów świadomego chłopa, tak? Chłopa prostego, ubogiego, który właśnie, nawet nie swoją polskość, tak? To jest wiele książek o Kajce, bo to taka ciekawa postać, on stopniowo odkrywał swoją polskość, tak? Zmarł w 1940 roku, nie zamordowany, tylko po prostu już jako wiekowy staruszek zmarł, ale był tym, który dbał właśnie, można powiedzieć, ojczyzną jego był język, tak? On nieustannie pisał jakieś wierszyki, to taki słynny, najsłynniejszy mazurski poeta, wysyłał je gdzieś tam do jakichś pism polskich, tak? I ten język był taką właśnie jego ostoją, tak? I on bardzo na przykład bolał nad tym, że te młode pokolenia masowo porzucały ten język, tak? Dlatego, że mówienie po mazursku stawało się, jak to się mówi, passé, tak? Stawało się obciachem, tak? Mówiąc, używając takich współczesnych kolokwializmów w tym społeczeństwie niemieckim, wschodnio-pruskim. On to widział, bardzo nad tym bolał i stopniowo właśnie jakby też zdawał sobie coraz bardziej sprawę, że jest Polakiem, chociaż początkowo o, tak jak ci chłopi w Żmiącej, on przede wszystkim czuł się poddanym cesarza, tak? I pisał między innymi takie wierszyki na cześć właśnie cesarza Wilhelma, prawda, i tak dalej. Troszkę takie śmieszne chłopskie pojęcie, wiecie, jak Państwo, że jak to tak samo było w zaborze rosyjskim, że car, cesarz to dobry, gdzieś tam siedzi w tym Peterburgu, tak, albo w tym Berlinie, i to taki dobry ojciec, tak, ale ci źli urzędnicy na złość temu carowi czy temu cesarzowi gnębią ten biedny lud. Ale car pewnie o tym nie wie, cesarz pewnie o tym nie wie. Seweryn Pieniężny, redaktor, człowiek, który założył pierwszą polską gazetę na Warmii, gazetę olsztyńską. Notabene, proszę Państwa, dzisiaj istnieje w Olsztynie, jest gazeta olsztyńska wydawana, ale uwaga, została ona przemianowana z gazety, która trochę inaczej się nie chyba Głos Olsztyński, coś takiego, która była w czasach PRL-u organem PZPR-u, więc ma korzenie komunistyczne, a po 1989 roku została wykupiona przez Niemców, więc jest to dzisiaj gazeta kapitału niemieckiego. Więc krótko mówiąc, jakby Pieniężny wiedział, że gazeta olsztyńska będzie, że tak powiem, de facto wydawana przez Niemców w Olsztynie, to by się chyba przekręcił w tym swoim grobie, nieznanym zresztą, bo akurat on był człowiekiem jeszcze młodym i został uwięziony w 1939 roku i w jednym z tam obozów pod Królewcem zabity przez Niemców z ramach, że tak powiem, zemsty narodowej. Feliks Nowowiejski to postać, która bardziej jest związana z Polską, on wywodził się tylko z chyba Barczewa, tak? Na Mazurach. Muzyk, przede wszystkim znany jako autor Roty, znaczy muzyki do Roty, bo autorem słów jest Maria Konopnicka. Także proszę Państwa, dzięki takim ludziom ta warmińskość czy mazurskość przetrwała. Chociaż oni oczywiście to trochę tak jak ten wójt w Żmiącej, tak? Byli odosobnieni, tak? Czyli większość Mazurów, większość Warmiaków nie podzielała ich uczuć, gorących uczuć narodowych, tak? Nie rozumiała tej ich walki i zwłaszcza w okresie międzywojennym szybko się germanizowała. Ciekawostką jest to, że praktycznie poza Kajką każdy z nich, nowowiejski też, został patronem jednego z miast mazurskich lub warmińskich, prawda? Mrągowo, Giżycko, Kętrzyn, Barczewo, Pieniężno, prawda? To akurat trzeba przyznać komunistom, że było sensowne i że tych ludzi upamiętniało. Brak szacunku dla tożsamości miejsca. Znaczy zmiany? Oczywiście. Tak, to tylko że... Zandsborg, Mrągowo, co komu Zandsborg przeszkadza? Fromburg nie przeszkadza, Zandsborg przeszkadza. Tak, tylko że no, tutaj można by dyskusję rozpocząć. Mi się akurat to podoba, ale jak widzę, nie wszyscy to mają. No to udowadnia, że my nic nie mamy z tym wspólnego do 1945 roku. Jeżeli wchodzimy w tożsamość tego, co tam było, no to jesteśmy spadkobiercami. Jeżeli narzucamy swoje nowe, no to jesteśmy gośćmi. A przecież takimi nie jesteśmy, jak pan mówi. No zgadza się, nie jesteśmy gośćmi, ale czy akurat tak to można interpretować? Dobrze, proszę Państwa, nie będę już tutaj zatrzymywał się przy tych postaciach, bo czas nas goni. O, jeszcze przy okazji, jakbyście Państwo kiedyś byli w Olsztynie, warto pójść na skraj tego Starego Miasta. Jest tam właśnie taki budynek, który mieścił Gazetę Olsztyńską. To był taki swoisty bastion właśnie polskości w Olsztynie generalnie niemieckim.
O tym, jak bardzo był znienawidzony przez Niemców olsztyńskich, świadczy to, że we wrześniu 1939 roku ten budynek nowy, postawiony przez pieniężnych kilka lat wcześniej, został rozebrany do fundamentów, tak, żeby ślad po nim zaginął. I dopiero w latach 90. go odbudowano od podstaw, według zdjęć zachowanych. I mieści dzisiaj na piętrze, znaczy właściwie prawie cały budynek, z wyjątkiem tej tam chyba księgarenki, mieści właśnie Muzeum Gazety Olsztyńskiej. Zresztą bardzo fajne, takie odnowione, znaczy nowocześnie dzisiaj urządzone, z jakimiś tam multimediami i tak dalej. O, byliśmy tam właśnie z młodzieżą niedawno. I tutaj Gazeta Olsztyńska. A propos, Hitler wrócił do Monachium, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 38 rok. O, tutaj a propos tych zmian, Melzak pieniężną. I proszę Państwa, tutaj znowu wątek, który ja bym chętnie Państwu go z godzinę pociągnął, ale nie mam na to czasu. Objawienia Maryjne w Gierszwałdzie. Niesamowita sprawa. Ja już pomijam czysto religijny oczywiście aspekt tego, czy kto wierzy, czy nie wierzy, kto, czy tam rzeczywiście Maria się objawiała. Proszę Państwa, to właściwie nie ma z naszego punktu widzenia większego znaczenia. Ważny jest odbiór społeczny tego wydarzenia. W 1877 roku, 27 czerwca, zaczęły się tam objawienia maryjne, które były skierowane do dwójki dzieci, tak naprawdę. Może przelecę, o. Do dwójki dzieci, do których tam dołączyły dwie starsze kobiety. Jak się potem okazało, one konfabulowały, tak? Bo sprawdzono, że w rzeczywistości Matki Bożej nie widziały i troszkę tam sobie dopowiadały. W każdym razie te dwie dziewczynki przez 3 miesiące do połowy września nieustannie, codziennie, tam podobno było w sumie tych objawień 160, tak? To jest chyba rekord, jest w ogóle, nawet Fatima nie ma takiej swojej frekwencji. I co, proszę Państwa, co ciekawe, Matka Boża oczywiście przemawiała po polsku do tych dzieci, przynajmniej tak dzieci twierdziły, co niesamowicie denerwowało urzędników pruskich, no bo nie podporządkowała się językowi urzędowemu, tak, i nie chciała tłumaczyć z niemieckiego na polski. Proszę Państwa, co wywołało reakcję właśnie władz urzędowych, zarówno kościelnych, jak i cywilnych? W tym sensie, że proszę Państwa, dotarły tam oczywiście, od razu biskup się o tym dowiedział, od razu się dowiedzieli tam jacyś starosta, czy jakiś tam nadprezydent, tak, i tak dalej. I wysłali, proszę Państwa, komisję, która miała te dzieci przebadać. Trafili tam również lekarze. Tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, ale ciekawostką jest to, że ci lekarze na przykład w trakcie objawień, kiedy te dziewczyny były w takim zachwyceniu, że one nie wiedziały, co się dzieje, tak? Były w takim jakby, no, w stanie takiego letargu, nakłuwali je igłami, obracali im głowę, tak? Sprawdzali, czy oni po prostu nie symulują. I zachowały się, proszę Państwa, te urzędowe obdukcje, tak? Tych właśnie przeprowadzone właśnie przez tych niemieckich lekarzy, zresztą też nawet protestantów, żeby było właśnie ciekawiej. Proszę Państwa, dzięki temu, że to objawienie ma niesamowitą dokumentację, ponieważ te dziewczyny były nieustannie przesłuchiwane, one były izolowane od siebie, żeby nie porozumiewały się i żeby nie ustalały wspólnych zeznań, badane przez lekarzy i tak dalej. I to w trakcie objawień, nie potem, tak? Tylko w trakcie. Więc zachowała się olbrzymia dokumentacja, dzięki czemu w 1977 roku, czyli w stulecie objawień, Kościół Polski oficjalnie uznał te objawienia jako, że tak powiem, zgodne z Ewangelią i tak dalej, i tak dalej. I jest to, co ciekawe, wiecie Państwo, w Polsce jest kilkaset różnych miejsc, w którym Maryja rzekomo się objawiała, ale tylko to jedno jest oficjalnie uznane przez Kościół, zatwierdzone. I to dzięki dokumentacji wytworzonej przez Niemców, tak, w 1800, i to protestantów w 1877 roku, między innymi, tak, między innymi protestantów. Proszę Państwa, ciekawostką jest to, ja tutaj tylko zasygnalizuję, bo ja jestem ostatnio pod wrażeniem tej lektury, mianowicie znacie pewnie Państwo postać Grzegorza Brauna. Pan Grzegorz Braun taki znany, on kilka razy nawet chyba prezydentem startował, na prezydenta i tak dalej, ale znany jest przede wszystkim ze swoich filmów dokumentalnych. Ostatnio on taki film o Lutrze nakręcił i on się w tej chwili wziął właśnie za temat Gierszwałdu, ale nie ze strony religijnej, bo to już zostało wielokrotnie opisane i udokumentowane, więc to jakby nie o to chodzi. Zresztą to objawienie nie było jakoś tam specjalnie nadzwyczajne, bo
generalnie Matka Boża mówiła to, co wszędzie, czyli mówcie różaniec, prawda, chodźcie do kościoła i tak dalej, więc pod względem treści nie było ono jakoś tam specyficzne. Natomiast Brown zadał sobie moim zdaniem genialne pytanie, dlaczego w Gierzbałdzie i dlaczego w 1877 roku? Przecież jak Polska długa i szeroka, jest wiele innych wiosek, w których ludzie być może byli jeszcze bardziej pobożni, tak? I na pewno by się znalazł jakieś pobożne dzieci i tak dalej, które mogłaby się objawić. I tutaj nie chciałbym zdradzać, bo znowu nie ma czasu na to, żeby ten wątek rozwijać, ale Brown moim zdaniem dosyć przekonująco twierdzi, że ważniejszy był kontekst geopolityczny. Otóż proszę Państwa, Gierzbałd leży koło stacji Wiesoł. Jest to ostatnia stacja przed Olsztynem. Stacja, która była na końcu ówczesnej głównej linii kolejowej, która przechodziła przez Prusy Wschodnie właśnie do centrum, do Olsztyna i potem dalej na wschód. Otóż ciekawostką jest to, że w nocy z 26 na 27 września, czyli zanim doszło do objawień, kilka godzin przed objawieniami, wojsko rosyjskie przekroczyło Dunaj, dokonując inwazji tureckiej Bułgarii. Jak Państwo pamiętacie, 40 lat później zaangażowanie rosyjskie na Bałkanach doprowadziło do I wojny światowej. Tak? Natomiast w 1877 roku zaczęła się wcześniejsza taka wojna, którą zresztą jedna z kilku, bo przecież Rosja wielokrotnie walczyła z Turcją. Wojna o Bułgarię i o Bałkany, na którą oczywiście bardzo takim niepokojem, z wielkim niepokojem patrzyła Austria. Pamiętacie Państwo, że w 1914 właśnie od konfliktu Austrii z Rosją zaczęła się pierwsza wojna, prawda? Patrzyła Austria i patrzyły Prusy. Proszę Państwa, według Brauna wszystko wskazuje na to, ja już nie będę tutaj dalej rozwijał tego wątku i przekonywał w szczegółach. Zresztą czekam na film, podobno ma być w przyszłym roku właśnie film, który jakby to bardziej udokumentuje. Mianowicie wszystko wskazuje na to, że Prusacy planowali wówczas uderzenie na Rosję od strony Prus wschodnich. Tylko był jeden problem. Żeby przerzucić duże ilości wojska na granicę rosyjską przez Prusy, trzeba było je przewieźć koleją. A jedyna kolej prowadziła wówczas, taka duża linia kolejowa prowadziła właśnie przez Olsztyn. I można sobie wyobrazić tą sytuację, jak Bismarck dzwoni do Olsztyna i pyta, czy ta linia kolejowa już jest wolna? Nie, niestety nie ma, bo wszyscy Polacy z całego Królestwa i z całego zaboru pruskiego przyjeżdżają dzisiaj do Gierzbałdu. Dlaczego? Proszę Państwa, podobno od czerwca 1877 do września 1930 roku sprzedano na tą linię kolejową ponad 300 tysięcy biletów, którymi przybywali Polacy z głębi zaboru pruskiego, żeby zobaczyć Matkę Bożą w Gierzbałdzie. Dlaczego? Dlatego, że Matka Boża 27 września zapowiedziała, że będzie się tu objawiać codziennie przez 3 miesiące. Więc ludzie wiedzieli, że po prostu za tydzień, za 2 tygodnie będzie można to zobaczyć, tak? I z całego zaboru pruskiego i również za kordonu, przez zieloną granicę, z zaboru rosyjskiego i tak dalej, ściągały tysiące ludzi. Więc mówię, prawdopodobnie ponad 500 tysięcy ludzi przyjechało w ciągu kilku miesięcy do tej małej, zapadniętej wioski koło Olsztyna, absolutnie zakorkowując tą linię kolejową i wszelki przepustowość, tak? No po prostu na tym odcinku. Tu jest taka właśnie karkołomna teza Brauna, że Matka Boża swoją interwencją zablokowała wybuch I wojny światowej w 1877 roku. Także proszę Państwa, też bardzo ważne było to, Jacek mi już pokazuje znaki. 15 minut mamy na plebiscyty. Aha, dobrze. Krótko mówiąc, w 1877 roku ta wojna nie wybuchła, natomiast Polacy poczuli się pewni siebie. Dlaczego? No bo jak Matka Boża mówi po polsku, to znaczy, że ten polski nie jest taki zły, tak? I bycie Polakiem nie jest takie passé, takie właśnie obciachowe, tak? Więc to objawienie miało niesamowite znaczenie dla podtrzymania tego świadomości narodowej, przede wszystkim na Warmii, tak? Ale nie tylko, bo oczywiście przybywały tam setki tysięcy Polaków. Tutaj właśnie są te różne... I lecimy dalej. O, 1977 rok. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sam plebiscyt,
to powiem tak, przegraliśmy go wielokrotnie. Dlaczego, jeśli w 1877 roku to było tak dobrze, zapowiadało się to, dlaczego przegraliśmy go w 1920? Proszę Państwa, pierwsza rzecz. Większość tego plebiscytu była nie na terenach katolickich, tylko na terenach luterańskich. Czyli ten, że tak powiem, magia Gierzwałdu na tych terenach zupełnie nie oddziaływała. Tak? Pamiętacie Państwo, mówiłem, że tożsamość religijna dla chłopów była znacznie ważniejsza niż tożsamość narodowa, która w zasadzie nie występowała. Więc kiedy Mazurzy identyfikowali się jako luteranie, to Niemcy właśnie na tej nucie grali. Tak? Przyjdą Polaki i będą was nawracać, będą zamykać zbory, będą zmuszać was do przyjmowania katolicyzmu. Straszyli tych Mazurów mniej więcej tak samo jak Austriacy w Galicji straszyli, że Polaki będą wam będą przywracać pańszczyznę. Tak? Polak był taki zły lud, którym można było straszyć. Więc pierwsza rzecz, identyfikacja religijna. To sprawiło, że większość Mazurów nie czuło żadnej po prostu łączności z Polską. Mimo, że mówiło po polsku. Tak? Po drugie, proszę Państwa, Mazurzy była to przede wszystkim grupa niższa warstwa społeczna, czyli najmniej zamożni, najubożsi. Zresztą te tereny były w ogóle ubogie, tak? Nie wiem, my mamy takie wyobrażenie, że za Niemca to kurczę wszystkiego było w brud, tak? Proszę Państwa, Prusy Wschodnie to była najbiedniejsza prowincja w przedwojennych Niemczech, tak? Nieustannie, ale Orłowicz i tak pisze, że to było niebo lepsze niż na północy. Nieustannie dotowana przez władze centralne z Berlina, tak? Trochę tak jak potem NRD-owo po 1989 roku. Oczywiście, proszę Państwa, dzisiaj tam jest sytuacja gorsza, czy na Mazowszu jest może rzeczywiście gorzej, znaczy nie wiem, czy wtedy było gorzej. Dlaczego? No bo tam jednak ludność była zasiedziała, tak? Nie było, to było przed wojną, czyli przed tymi zniszczeniami sowieckimi, tak? I przed 45 latami komunizmu, więc sytuacja dzisiaj jest o wiele gorsza niż była wtedy, tak? Natomiast nigdy to nie była, jak to się mówi, kraina mlekiem i miodem płynąca. Poza tym pamiętajmy, że no, górą dominowała tam w wielu miejscach ta własność duża, wielka, tak, obszarnicza tak zwana, czyli ziemska, tak, ziemianie, znaczy szlachta dawna pruska. I oni oczywiście, te domy były zamożniejsze, te dwory czy pałace były zamożniejsze, to po wojnie zniszczono, wprowadzając komunizm, PGR i tak dalej, prawda? I dlatego mamy dzisiaj tak, że tak to wygląda, a nie inaczej. Więc krótko mówiąc, Mazurzy byli przede wszystkim tą uboższą ludnością, co prawda piśmienną, ale ze względu na tą ubogość, prawda, tak samo jak mówiliśmy o Kaszubach, tak? I przede wszystkim interesował zarobek. To byli ludzie, którzy zresztą masowo wyjeżdżali na zachód, do Niemiec, tak? Żeby tam dorabiać sobie gdzieś w Zagłębiu Rury czy w innych jakichś ośrodkach przemysłowych. I to był, proszę Państwa, drugi, znaczy kolejny bardzo ważny element. Otóż Polacy nieopatrznie podobno sami przeforsowali, nie wiem, nie doszedłem do końca dlaczego, przeforsowali to, że w tym plebiscycie mogą wziąć udział nie tylko mieszkańcy zameldowani na stałe tutaj na terenie Mazur czy Warmii, ale również osoby, które urodziły się na Warmii czy Mazurach, ale wyjechały za chlebem właśnie gdzieś tam do zachodnich landów Niemiec. No i proszę Państwa, otóż okazało się to dla nas zabójcze, dlatego że nie wiem, 1/4, 1/3 w niektórych regionach tych, którzy głosowali za Niemcami, była właśnie, została przywieziona w pociągach na koszt państwa niemieckiego, tak, z zachodnich Niemiec, tylko po to, żeby w jakimś Szczytnie, Ełku czy Nidzicy wrzucić kartkę i wrócić z powrotem na zachód, tak. Oczywiście Niemcom było na to stać, tak, przyłożyli się do tego, a my byliśmy wtedy gdzie? W tak zwanej, proszę Państwa, gdzie my byliśmy w lipcu 1920 roku? W Warszawie. Byliśmy pod Warszawą, tak? Broniliśmy Warszawy, byliśmy w samym jądrze ciemności, tak, wojny polsko-bolszewickiej. I naprawdę mieliśmy inne kłopoty na głowie, niż przywozić Polaków z Zagłębia Rury do Szczytna, tak, czy Nidzicy, żeby tam zagłosowali za Polską. Czyli to jest kolejny element, który sprawił, że Polska nie mogła, nie potrafiła się odpowiednio zaangażować, tak, w pracę, że tak powiem, plebiscytową na Mazurach. Byliśmy wtedy, zresztą o, Niemcy to wykorzystywali również kapitalnie w propagandzie, to wówczas powstało to określenie Sezonstadt, tak, że jesteśmy państwem sezonowym. Po co będziecie na Polskę głosować, tak? Za chwilę jej nie będzie, tak?
za chwilę zginie, bolszewicy ją zajmą, zniszczą, tak? I to przemawiało do wyobraźni tego mazurskiego ludu. Co jeszcze, proszę Państwa? O, tutaj chyba. Bo, oczywiście, że będziemy, tak, będziemy głosować za Niemcami, tak? Proszę Państwa, za Polską padło w sumie tylko około 16 tysięcy głosów, czyli około 3,5% całości. Za Niemcami 460 tysięcy. Czyli generalnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że najwięcej tych głosów za Polską było na terenie Warmii i Powiśla, tak, gdzie ta świadomość narodowa była najbardziej rozbudzona, to można powiedzieć, że 99, ileś tam, prawda, Mazurów głosowało za Niemcami. O, tutaj mamy, zobaczcie Państwo, były takie powiaty, Lecem to chyba Kętrzyn, prawda? Giżycko. Giżycko, aha, przepraszam, Giżycko. Tam tylko 9 osób zdecydowało się głosować za Polską, 30 tysięcy za Niemcami. Więc w Olecku dwie. Więc proszę Państwa, zwróćcie Allenstein Land, czyli kraj, tak? Czyli południowa Warmia. Widzicie Państwo, tam jest najwięcej, prawie 5 tysięcy, tak? To jest efekt Gierszwaldu, tak? Między innymi. To jest efekt tego, że był tam właśnie ta polska katolicka mniejszość. Tak samo Ostróda, to akurat niedaleko Gierszwaldu, ale to już jest teren tej mazurskiej, znaczy luterańskiej Mazur. Tutaj mam jeszcze kolejne rozpiski z poszczególnych wsi, akurat z Olsztyna. O, czyli mówiliśmy, niekorzystna sytuacja Polski, niska świadomość narodowa Mazurów, terror ekonomiczny i fizyczny, to też trzeba podkreślić, proszę Państwa. Jeżeli ktoś tylko próbował namawiać innych do głosowania za Polską, to mógł zostać gdzieś w ciemnej ulicy obity, tak, i nawet stracić życie. Natomiast jeżeli były też naciski ekonomiczne, będziesz głosował za Polską, wyrzucimy cię z pracy, tak? Więc nie próbuj. I proszę Państwa, co bardzo ciekawe, były dwie kartki do wyboru. Pierwsza Polska, Polen, ale druga, uwaga, Ostpreußen, tak? Prusy Wschodnie. Proszę Państwa, to świadczy o tym, że Niemcy nie byli pewni świadomości narodowej Mazurów, czyli wcale nie wiedzieli, że oni tak samo jak nie czują się Niemcami, tak samo jak nie czują się Polakami, tak samo nie czują się Niemcami. Rozumiecie Państwo? I dlatego nie było wyboru, specjalnie tak zrobili tak, że nie było wyboru między Polską a Niemcami, tylko między Polską a Prusami. To tak jakby chłopów w Galicji przedstawić im alternatywę Polska czy Galicja. Tak? Albo Polska, czy no Galicja, tak? Czy tam, nie wiem, pod Beskidzie, tak? Czy jakiś inaczej. Krótko mówiąc, to świadczy o właśnie samej niepewności Niemców, tak? Na wszelki wypadek zrobili taki ten, bo oni zdawali sobie sprawę, że ci Mazurzy przede wszystkim czują się tutejsi, tak? Prusakami. Na nas dzisiaj to jest może takie dziwne, ale pamiętajmy, że od czasów krzyżackich, od XV wieku, zarówno po tej, jak i po tamtej stronie Wisły, tak? Po obu stronach Wisły, to słowo Prusak oznaczało po prostu krajowiec, tak? Miejscowy, tak? Czyli no, tutejszy, krótko mówiąc, tak? Nie, Krzyżak nie, absolutnie. Mieszkaniec państwa krzyżackiego, tak? Bo przypamiętajmy, że państwo krzyżackie bardzo narodowościowo było zróżnicowane. Była tam zarówno dawna ludność pruska, byli Słowianie, tak? Pomorzanie, Kujawianie, Mazowszanie i tak dalej, ale byli też Niemcy sprowadzeni, tak? I oni wszyscy w ciągu tych 150 lat istnienia tego państwa pruskiego wytworzyli taką właśnie wspólną tożsamość pruską. Jesteśmy Prusakami, mieszkańcami Prus, tak? Także proszę Państwa, w wyniku plebiscytu przyłączono do Polski tylko 8 małych wsi położonych na terenach przygranicznych. I uwaga, w tym Janowo koło Kwizyna, a także Port Wiślany w Korzeniewie oraz Lubstynek na Promek i Groszki leżące między polską Lubawą i niemieckim Dąbrówną. Dlaczego? Bo akurat te wsie leżały przy granicy i po prostu można było je wykroić z Prus i do Polski przyłączyć. W przypadku Janowa było to o tyle karkołomne, że tą granicą była Wisła. Stąd ten port w Korzeniewie, po prostu była to zarzeczna posiadłość Polski po stronie pruskiej. Tak? To podobnie jak, proszę Państwa, nie wiem czy Państwo kojarzycie, w Żarnowcu, nad jeziorem Żarnowieckim była podobna sytuacja, że granica biegła przez środek jeziora,
a po zachodniej stronie była jedna wieś, którą do Polski przyłączono i ona się łączyła tylko przez jezioro. Pogódką można było do Polski pływać, eksterytorialna, że tak powiem, na dole, tak? Wieś na dole też przyłączona do Polski. Proszę Państwa, w kilku innych wsiach w okolicach Sztumu również wygrali Polacy, ale one były wyspami otoczonymi żywiołem niemieckim i dlatego nie zostały do Polski przyłączone. W ogóle Powiśle chyba wypadło w tym plebiscycie najlepiej. Powiśle wypadło w tym plebiscycie, kolega robi już, tak, dobrze. Najlepiej. Myślę, że do tego Janowa będziemy mogli w sobotę właśnie zajechać. Tutaj jeszcze nie ma mostu, nie wiem jak tam się z mostu zjeżdża, ale to sprawdzimy. Jest. Tak, jest jakiś zjazd. Żeby tam zobaczyć, tam chyba jakiś pomniczek związany z tym, bo zresztą oczywiście... No prześladowani byli ci Polacy, prawda? Byli taką swoistą cierniem w tyłku, że tak powiem, z Prus Wschodnich, więc potem ich tam, wielu z nich trafiło właśnie do Szluthofu, czy do innych, w jakiś sposób inny było prześladowane. Natomiast tutaj na Promek i Lubsztynek właśnie to wsie koło Działdowa, tak, koło Mławy, które też zostały przyłączone do Polski. Proszę Państwa, w całych Prusach był szał potem radości, prawda? My głosowaliśmy za, proszę Państwa, w każdym większym, znaczy miasteczku, wiosce powiatowym, tak i tak dalej, powstały pomniki plebiscytowe, gdzie my, była, zwróćcie uwagę, za Niemcami, to też kłamstwo, nie? 284, za Polską 4, głosowaliśmy na Niemcy, tak? My jesteśmy Niemcami. Można takich kamieni znaleźć, znaczy nie znaleźć, już nie można, bo one zostały po 45 roku w większości zniszczone. Jest taka ciekawostka, byłem ostatnio w Giżycku i tam, proszę Państwa, w centrum miasteczka jest rynek, taki wydłużony rynek. Gdybyście kiedyś tam Państwo trafili, to proszę zwrócić uwagę na jedno. Otóż od strony kościoła, notabene na rynku w Giżycku jest kościół ewangelicki, tam chyba jakaś mniejszość mazurska, niemiecka musiała pozostać, nadal funkcjonujący. Otóż od strony tego kościoła rośnie taki spory dom. Ten dom ma tak na oko 80, no około 100 lat ma, tak? To jest dom posadzony z okazji właśnie zwycięstwa w plebiscycie, przytłaczającego zwycięstwa tej opcji niemieckiej, tak? I od tego dębu, proszę Państwa, prowadzi, znaczy przez ten taki, bo to jest taki, to jest rynek, ale to w zasadzie jest taki skwer zielony, tak? Prowadzi takie dwa szpalery drzew. I te drzewa nie są położone symetrycznie, znaczy w sensie w równej odległości, tylko one się stopniowo rozchodzą. Jak się spojrzy na to z góry, to ten dąb jest podstawą litery V, jak zwycięstwo, tak? Czyli cały ten skwer do dzisiaj, to jest chyba taki najbardziej spektakularny pomnik niemieckiego zwycięstwa w plebiscycie, tak? Drzew nikt nie wyciął, nikt na to nie wpadł, że one oznaczają właśnie, są takim swoistym, znaczy nie przywiązywano do tego wagi, że są one takim symbolem właśnie tego niemieckiego zwycięstwa. Dlaczego w ziemi sztumskiej na Powiślu wypadło najlepiej? Dlaczego akurat aż 19% to już jest sukces, tak? Polaków, znaczy miejscowych osób, znaczy mieszkańców zagłosowało za polskością. Proszę Państwa, po pierwsze, ta ziemia do 1770 roku, drugiego roku, czyli przez 300 lat należała do Polski, była systematycznie polonizowana. Po drugie, przetrwali tam ziemianie, szlachta polska, przede wszystkim Sierakowscy, Waplewie, tutaj piękna Waplewo na Dunkerze przedwojennym, przed I wojny światowej. Dzisiaj mamy tam oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku i jest to Muzeum Tradycji Szlacheckiej, tak? No, szczęśliwie przetrwało to czasy PRL-u, niezniszczone, tak? Jest potężny taki pałac, który dzisiaj właśnie odremontowany za jakieś tam fundusze unijne mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Proszę Państwa, Sierakowscy utopili fortunę w tym plebiscycie, tak? Oni osobiście zaangażowali się w to, w agitację proplebiscytową, tak? I a ponieważ byli właśnie hrabiami, byli takimi ludźmi utytułowanymi, powszechnie szanowanymi i mającymi też silną pozycję ekonomiczną, no ludzie szli za nimi, tak? Byli dla ludzi oparciem. Natomiast takich ludzi brakowało, czy na Warmii, czy zwłaszcza na Mazurach, tak?
brakowało bogatych Polaków, którzy by głośno, odważnie mówili, znaczy promowali polskość i sponsorowali tą akcję plebiscytową. Natomiast na Powiślu właśnie takie osoby były. Byli Sierakowscy. O, tak wygląda. Ale byli też, proszę Państwa, Donimirscy, którzy mieli kilka majątków w okolicy Sztumu, między innymi słynny Czernin. Mówię słynny, no bo związany z Wyklętymi, tak, to miejsce, gdzie zginął Żelazny, Ramzy Małe. O, tu jest właśnie dwór Donimirskich w Czerninie. I chyba jeszcze będą Ramzy. W każdym razie, no nie ma. W każdym razie, proszę Państwa, tacy ludzie właśnie jak Donimirscy czy Sierakowscy stanowili podporę polskości na Powiślu i dzięki nim te wybory tam wypadły dosyć dobrze, chociaż oczywiście nie zdecydowały o przynależności tej ziemi do Polski w wyniku plebiscytu. Natomiast w 1939 roku znowu Sierakowscy zapłacili najwyższą cenę za popieranie polskości, bo zostali aresztowani i zamordowani przez Niemców. No i tym niestety nieoptymistycznym akcentem, przepraszam Państwa, akurat 1939, więc 1939, proszę Państwa, to nie jest przypadek, są tylko znaki, więc tak się właśnie kończy walka Polaków o polskość tej ziemi. Jutro, znaczy pojutrze, jeżeli Państwo będą na wycieczce, będę, myślę, mam nadzieję, jeszcze miał okazję pewne rzeczy może tam dopowiedzieć, jakieś wątki rozwinąć w trakcie zwiedzania, także serdecznie zapraszam na tą wycieczkę i dziękuję za uwagę i przepraszam za troszkę przedłużenie może dzisiaj. Może są pytania. Może wchodzi uzupełnienia, bo tutaj Pan mówi, że plebiscyty, tak naprawdę były dwa plebiscyty przecież, nie? Dlaczego? Formalnie. Jeden obszar plebiscytowy to było Powiśle z Kwizynem i tam był komisariat plebiscytowy. Tak, no to no tak, ale one były się w tym samym czasie. W tym samym czasie, aczkolwiek formalnie były to dwa oddzielne głosowania. Dokładnie, to prawda. Jeden był i drugie jeszcze, Pan nie zwrócił uwagi, co mogło zdecydować również. No, Bitwa Warszawska, Rosjanie, no, Rosjanie, powiedzmy, sieją zniszczenie grozę. No, ci ludzie mieli pamięć pierwszej wojny światowej, kiedy to było udziałem właśnie miast mazurskich, Ełku i innych miast w okolicy Olecka. I gdy zostali Rosjanie odparci na wschód, no to... Bitwa pod Tannenbergiem, tak? Dokładnie. No to Rzesza postanowiła objąć patronatem odbudowy tych Ełków i każde wielkie miasto niemieckie typu Sztunker, Monachium wysyłało, co tam miało jakieś materiały budowlane, ludzi, inżynierów, żeby te miasta mazurskie odbudować. Więc pojawiło się pewne poczucie wdzięczności. To też mogło mieć pewne znaczenie, że no, Rzesza jakoś od razu była. No na pewno, no, wsparcie, bez wsparcia Berlina na pewno by tego, żeby ten wynik był zupełnie, znaczy zupełnie, no, byłby troszkę inny, tak? Troszkę, ale i tak byśmy go przegrali. Przegralibyśmy dlatego, że proszę Państwa, w tym czasie chłopi nie tylko w Prusach, ale i w całej Polsce w bardzo niewielkim stopniu jeszcze czuli się Polakami, tak? Czuli się Polakami. Mimo wszystko. I dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy za to. Chciałbym jeszcze